Dzień dobry. W kolejnym odcinku, tym razem lektor, około 2 minut, mniej więcej Wam szybko opowiem, jak zrobić, żeby mieć tak długo pomidory jak ja. Jest koniec listopada, ja zbieram pomidory. Tam po 2 minutach będę opowiadał, pokażę te pomidory. Jaka to odmiana? Odmiana Black Sherry, czyli czarny pomidor mały. Rośnie, już ma pęd, mam w sumie dwa pędy. I one mają ponad 8 metrów, one cały czas rosną, tylko problem się pojawił z mączlikiem szklarniowym. Dzisiaj zebrałem te pomidorki i spryskałem tam dosyć sporo, ale walka z wiatrakami jak na razie. Wiadomo, że też trochę hamują wzrost. Podlewanie tak samo jak to w pomidorach, jak mocno przeschała ziemia, to podlewałem wodą tą zdrową i tyle. Także nie ma prawie żadnych wymagań, jest dosyć odporny na zimno. To jest ważne, no ale oczywiście trzeba mieć tą szklarnię czy oranżerię z ogrzewaniem, żeby nie spadało poniżej 10 stopni codziennie, nie? Zaraz Wam jakaś choroba dopadnie ten pomidor i wiecie jak to jest. No, wilki cały czas obrywam, no teraz może na filmach tam trochę było widać wilków nowych, jeszcze nie oberwałem, ale to po tych opryskach zacznę obrywać. No i praktycznie no, na nic nie pryskałem, na żadnej choroby ziemniaczane, aczkolwiek, czy jak to się mówi, dostawały trochę tam choroby, ale to na dolnych liściach, ale to wszystko usuwam jak po owocowaniu, znaczy się usuwam te wiecie, po tych pomidorach, te pędy, po tych, no te takie gałązki, wiecie o co chodzi. No i w ten sposób już po 8 metrów pędy mają spokojnie. W swoim klimacie ponoć rosną z 15 i nawet więcej. Także tak to wygląda z pomidorkami. Jak ktoś zbuduje kiedyś szklarnię, miejcie to na uwadze, możecie jeść długo swoje pomidory. I smaczne pomidory, tak? One cały czas smakują. Jest okej, że tak powiem. To byłoby chyba na tyle. Ile tu jest? Minuta 57. Za chwilę zacznę rozmawiać ja, czyli znowu ja, tylko już po prostu tam ze szklarni, z kamery. Także kto wytrwał dotąd, pamiętajcie o zasięgach. No i pewnie się dziwicie, że jeszcze pomidorki zbieram, ale jest spoko. Także startujemy. Siemano, co my tu mamy? Koniec listopada, zbiory pomidorów. I co ciekawe, te pomidory cały czas fajnie smakują. To są Black Sherry, przypominam, które jak macie oranżerię, szklarnię, to się udaje z powodzeniem, no jak widać, bardzo długo uprawiać, ale jest problem, mączlik szklarniowy mi się wpierdzielił. Pozbierałem właśnie owoce i zaraz będę pryskał, no bo kurde, za dużo już tego jest, tylko już pryskałem parę razy i powiem Wam, że efekt jest dupny. Nawet tak kolokazje siadają, patrzcie, widzicie? Jo. Może nie widać tego, ale jest tego dużo na liściach pomidorów i pewnie to przylazło z pomidorami. No ale tam egzotykom to aż tak nie szkodzi na szczęście, tyle że siadają. O, widać takie małe białe dziadostwa. Nie wiem czy to na kamerze będzie widać. Ale cały czas rosną pomidory, o tu jeszcze będą dojrzewać kolejne. Cały czas rosną, to myślę, że film jeszcze w grudniu się pojawi. Tu są pomidory, o. Tam jeszcze, kurde, to mogłem jeszcze zerwać w sumie. O, widzicie jakie ładne? One nie są za duże, ale są smaczne. Po prostu są smaczne. O, takie pomidoraski. Tak więc tak to wygląda, proszę ja Was. Wszystko gnicie, jakie brudne łopaty. No tym, trzeba będzie to kurde umyć. Nie wiem czy widać, bo pod ten pewnie nie widać, ale czarne. Kurde, ale czemu czarne? Co tutaj? Muci je? Muci coś? O, widzicie? Bo cały czas o, kwiateczki sobie rosną. No i pomidorki cały czas są. Tak więc tak to wygląda. Jak ktoś posiada jakąś szklarnię z ogrzewaniem, pomyślcie sobie nad posadzeniem. Już nawet w marcu wysiać sobie pomidorki Black Sherry i potem rosną sobie ładnie na nowo. O, ciekawe czy z tych nowych pędów to mi się uda coś pozyskać jeszcze. Ale już nowe pędy o. I też już kwitną. Także jak przetrwają te cholerne robactwo, to kto wie, czy nie będę jadł cały rok. No, dobra, dziękuję bardzo. Trzymajcie się tak ciepło w tą chyba niedzielę. Na razie.